Niby trzeba ratować świat, ale Aloy nie odmówi sobie odrobinę chillery na ławeczce. Dzień dobry, moi drodzy. To już jest 9. raz, kiedy się w tej grze widzimy. Kłaniam się wam nisko. Z tej strony Adam i na co dzień prowadzę kanał Spuerat. Pierwsze, co chcę zrobić, zanim wyruszę w góry, to zmienić outfit Varlowi i Tirsie. Bo uważam, że na to zasługują. Aloy uratowała matkę. Tutaj mogę coś przemalować. Otoczenie. O, miasto. Patrzcie, albo śnieżek. Miasto. Wybieram. Fajnie. I tu mogę stworzyć oczywiście krzaczek. Ale to nie pasuje do tej zimowej scenerii, więc stworzymy inny krzaczek. Stworzymy kolumnę Nora. No, miejmy w końcu coś z Nora. Tutaj też mogę spersonalizować, to damy Toytoya. Na rynku się przyda. Dwa Toytoye, idealnie. Tu gdzieś jest Varl. Varlowi damy kostium kogoś innego. Bo już dosyć długo jest tym kultystą. Tak, przebieranka, najwyższy czas. I teraz niech będzie łowca Nora. Dziękuję. I mi się wydaje, że to jest wszystko już. Że już żeśmy ich ubrali we wszystko, co się da z tego Nora. Te wszystkie postacie. A, tu mogę spersonalizować, ale nie ma po co. Dom Matron jest symbolem siły Nora. Dobrze i jeszcze Tirsa. Wygarbujmy skórę paru maszynom. Dobry plan, ale najpierw cię przebiorę. Jeszcze nie grałem w te, nie grałem tymi twoimi bombami. Bardzo ciekawy styl rozgrywki. Ona się faktycznie będzie czymś różnić. No okej. Pytanie, czy te wybuchy działają też na mnie, ale chyba nie. Droga, droga Tirso. I ciebie ubierzemy tak dla pewności w zielarza Nora, chociaż uważam, że Aloy już nim była. Nie pamiętam, czy jest jakiś strój z Nora, którego żeśmy nie założyli. Więc pora zostać fryzjerką zwierzaków. Tak jest. Dziękuję. Pięknie wyglądasz, Tirsa, naprawdę. Wzruszyłem się. Fajnie to działa z podskokiem, te wyrzucanie kurczaków, kur i bananów wybuchowych. Chodźmy więc. Wioska daje. Jeszcze personalizacja. Może takie drzewko zimowe? Może być. Tutaj też. Tutaj mogę tylko personalizować. Okej. To nieważne. Uwielbiam to. Idziemy. Trzeba pograć trochę Tirsą. Wzgórza żyją. Fajne. Podoba mi się tytuł, nazwa tego poziomu. Wzgórza żyją. Jeśli dziwne dźwięki, o których opowiadają ludzie, wydaje gromoszczęk, to będziemy z nim walczyć, tak? Tak, ale nie martw się, stawimy mu czoło wspólnie. Ja się nie martwię, tylko wydawał się dość spory. Nie chcę znowu czegoś zawalić i kolejny raz być ratowanym. Słuchaj, ja wiem, że niełatwo jest żyć w cieniu sławnej matki, ale jesteś naprawdę dobry. Widzieliśmy to. Tak uważacie? Hej, nie przyjmujemy do naszej drużyny byle kogo. Damy radę wszystkim maszynom, które na nas poślą. Czyli raczej wielu. To znaczy, skąd one się biorą? I dlaczego są na nas takie wkurzone? Ta wielka tajemnica maszyn. Aloy nie była pierwszą osobą, która zadawała te pytania. Ale skoro jest główną bohaterką naszej opowieści, można stawiać na to, że jako pierwsza odkryje prawdę. Kocham sposób prowadzenia tej historii. Mówiłem wam to już, na pewno wam to już mówiłem. Przecież to jest absolutnie genialne, co się tutaj dzieje. Wyruszamy z naszego obozu. Średnio to jest wygodne. Tak przyznam szczerze. Nie jest to najszybszy sposób znajdowania znajdziek. Tu mogę coś zbudować? Jak na razie twoje pierwsze, bo nic nie zbudowałaś do tej pory. No ale niech ci będzie już. Moja droga. Niech ci będzie. Co my tu mamy? Na dole coś mamy, a tu mamy skrzynię. Też 200? Nieźle. Nieźle, nieźle. Proste radości demolki. Już ją lubię. Problem jest taki, że ona niespecjalnie trafia w te... Te części,
wrażliwe. Pięknie. Słaby punkt. Pięknie. I co my tutaj mamy? Wózek z hot dogami możemy ustawić, więc to ustawmy. Kocham ją, jest mistrzowska. A aktorzy doskonale czują konwencję, wszyscy. O, maszyny zniszczone za pomocą żywiołów nam tu podskoczyły. I za pomocą wichajstrów, nieźle. I pokonane maszyny, więc lecimy ostro z tematem. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o zadania poboczne, oczywiście. Jeszcze była jedna maszyna i co? Ona już chyba padła. Ojej, walnąłem się. Niesamowite. O, jest tutaj. On gdzieś uciekł po prostu wcześniej, ten jelonek. Pięknie. I pokonane maszyny 24 na 30. Jest moc. Dobrze nam idzie, a Tirsa zdobywa doświadczenie dosyć szybko. Aktualnie chyba naszą najmniej, że tak powiem, doświadczoną bohaterką jest Aloy. Ale to się zmieni w kolejnym odcinku. Będziemy ich sobie tak wymieniać, żeby jak najszybciej mi wylewelowali, wyewoluowali. Wiecie, o co chodzi w każdym razie. Brniemy do przodu. To wyzwalające. Genialna jest Tirsa. Polubiłem ją strasznie. Zresztą postacie są tutaj bez pudła. Zastanawia mnie, czy są tak samo dobrze napisane w oryginale. I wydaje mi się, że nie. Horizon nie słynął nigdy z powalającego scenariusza. To po prostu taka lekka, łatwa i przyjemna gra. Ale nigdy nie słyszałem nic poza tym. A tutaj proszę, scenariusz jest wybitny, naprawdę. Te postacie mają lekkość, luz, humor. Naprawdę bardzo miło się ich słucha. Świetnie są zdubbingowane, naprawdę. To jest olbrzymi plus. No i w końcu rozgrywka Tirsą jest zupełnie inna niż Warlem i Aloy. Czas najwyższy. Fakt, że ciężko się trochę przestawić. Ha, rozbiłem jajko. I wylatują pieniądze. Z tegoż jajka rozbitego. Dobrze, że skrzynię znalazłem. Hehe. Dobrze. Brniemy. Mały podarek. W prawo czy w lewo? W lewo chodźmy na razie. Bo tam jeszcze jest jedna skrzynia. Wszechmatka uśmiecha się do mnie. I rozdzielacz klocków. Bardzo dobrze. Będziemy zadawać nimi ostateczne ciosy. Do przodu. O, proszę, wichajstry. Jestem, jestem. Jak mogłoby mnie nie być, mój drogi? Włócznia mrożąca wymaga Warla. Wymaga Aloy. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Ale to jest bomba mrożąca. Więc spoko. Rzadkie uzbrojenie, bomba mrożąca. Zamrażaj wrogów lodowymi bombami. No to ich zamrozimy później. Na razie chodźmy. I tak, musimy iść, wydaje mi się, tam, ale chodźmy jeszcze tutaj. Jest jeszcze kupa rzeczy do znalezienia w różnych zakamarkach. O, i rozdzielacz klocków przy okazji. 10 na 10. Mamy pełną amunicję, a jeszcze z nikim nie walczyliśmy, więc super. Boże, genialna jest. Genialny jest ten jej śmiech opętańczy. O, widzę maszynki. Budujemy. Kolejny bałwanek. Dziwne, że to nie funkcjonuje jako znajdźka, że trzeba znaleźć wszystkie bałwanki.
Nie mam pojęcia dlaczego. Ile tu wichajstrów? Buty odrzutowe też mam. No to zaraz. Wypróbujmy te. Rozbij na kawałki. Wow! Straszne. I co? Wow! Doskonale to działa w połączeniu. Trzeba się tym zainteresować. W sensie ta fala mrożąca i cios elegancki. Będzie bolało. No! Rozdzielacz klocków elegancko. I kolejna zniszczona za pomocą wichajstrów. I teraz była zniszczona za pomocą żywiołu, więc też fajnie. Haha! Doskonale! I skończyłem żywiołowy entuzjazm. Super! Buty odrzutowe, lecimy z tematem. Wow! Uszkodzenia od bomb mamy teraz większe. Doskonale. Fala mrozu. Niesamowite, ta fala mrozu jest super. Jeszcze raz. Lepiej załóż nauszniki, skarbie. Doskonale, bomba mrożąca, lecimy dalej. Świetnie się w to gra w tym momencie. Nie mam już niczego. Dobra, idziemy pozbierać trochę bomb mrożących, buty odrzutowe. Może być. Mały podarek. Niech ogień sprowadzi nowe życie. Niezła jest Tirsa, nie? Buty odrzutowe. Tak, zburzyć wszystko. Tak jest, bomba mrożąca. Fala mrozu. Bomba mrożąca. Elegancko. I chyba to wszystko. Nawet nie straciliśmy jakoś super dużo tej amunicji do wszystkiego. I nie straciłem zdrowia w ogóle, a to już jest wyczyn. Przy takiej ilości wrogów? Jestem z siebie bardzo zadowolony. Hehe, Tirsa, ja cię lubię coraz bardziej. Naprawdę. Tu żadnych złowieszczych dźwięków. Może ludziom w osadzie coś się pomyliło. Nie bądź taka pewna. Może przed tobą wciąż są cudowne odkrycia i niezwykłe spotkania. Cóż, ja na przykład nie miałabym nic przeciwko spotkaniu z kubkiem gorącego kakao. O, chodzi o coś więcej. To znaczy, gorące kakao z małymi piankami? Rany! Uwielbiam ją coraz bardziej. Uwielbiam te postacie. To jest tak na granicy jakiegoś takiego... Na granicy żenady, ale... Ale ze smakiem, mimo wszystko. Tirsa miażdży, kurde, genialna staruszka. Kocham ją. Na to, dzięki tym klockom, stworzymy coś nowego. Boże, jaki tu humor jest świetny. Rozbijamy jajka. Zostają w ogóle na tym. Na obiektach rozbite jajka. Super. No. Brniemy dalej, słuchajcie. Mamy 4500, trzeba będzie coś sobie kupić. Nie puszczaj! Mam cię! Słyszycie tę muzykę? Dostaję przez nią dreszczy. Dochodzi stamtąd. Może znajdźmy inną drogę. Kim jesteś? A oto i człowiek z waszych umysłów, głos z waszych fokusów, jedyny w swoim rodzaju, DJ Sanders! Kurka wodna,
Przecież to naprawiłem. Puste bity, co? Znalazłem w ruinach trochę obłędnych nagrań. Oraz ten cudowny sprzęcik z dawnego świata. Przepraszam, masz na imię Fajans? A wyglądam na fajansiarza. Silence. Pewnie rozpoznajecie mój głos. To ja was prowadziłem cały czas. Hej. Silence. Niech zgadnę, odziedziczyłeś go w tajemniczych okolicznościach. Znam go. Nie, znalazłem go w starożytnych ruinach w odległej krainie. Zadziwiające, co można znaleźć w śmieciach dawnego świata. Czyli to dlatego wiesz o wszystkim tak dużo. Skoro nie jesteś już tajemniczym głosem, możesz do nas dołączyć. W pewnym sensie tak. Widzicie, jestem naukowcem, uczonym, tkaczem tłustych bitów. A, czajmy to. Ty chcesz siedzieć w jakimś gniazdku, a my mamy wykonać całą robotę. Świetnie, że dobrze się rozumiemy. Będę potrzebować jakiejś kwatery głównej. Może uroczej, spokojnej wioski z dobrą akustyką? Ej, to brzmi zupełnie jak serce matki. Super, wykręciłeś mi rękę. Do zobaczenia. Grzmocenie maszyn samo w sobie jest nagrodą. Już zależy w jakim sensie. Natomiast bardzo dziękuję. To było super. Silence'a znam, bo grał go świętej pamięci Lance Reddick. Świetny aktor. I to chyba jest jego ostatnia głosowa rola w tej grze. My się nią nie delektujemy, bo mamy polski dubbing, ale... Ale tak. Grał też w Johnny Wicku, na przykład. Zadamawiasz się, Silence? Chyba tak. Minie jeszcze sporo czasu, zanim rozplączę wszystkie kable od mojego sprzętu DJ-skiego. Zakładam, że wystąpiłeś o wszystkie niezbędne pozwolenia. Pozwolenia? Moja muzyka napełni radością serce matki i jego mieszkańców. Zapozna ich z najlepszymi dźwiękami przeszłości. Ludzie zjadą się z daleka, by tańczyć do tych bitów. Będą się delektować. Dosyć. Udzielam wszelkich zezwoleń, jeśli tylko petent się zamknie. I to natychmiast. System działa. Doskonale. Zmieńmy się w Aloy. Płatki są całkiem ok. Mamy tutaj jakieś ulepszenia do kupienia? Bo chciałbym. Aloy, aha, to są te. To nie to, nie o to mi chodziło. To mamy wszystko. Tutaj darmowy obiad. Pod działaniem ognia, lodu lub elektryczności wrogowie mogą upuszczać lecznicze jagody. Barbarzyńskie beczki zadają większe obrażenia przeciwnikom. Na wolnym ogniu zwiększa liczbę sekund płynięcia wroga. Albo moc to potęga, zwiększa moc wichajstrów i rzadkiego uzbrojenia, więc to sobie zwiększymy. Świetnie. Moc to potęga. Pamiętajcie. Czyli w następnym poziomie gramy jako Aloy. Bo ona jest tutaj dosyć uboga, jeśli chodzi o poziomy. Należysz do najlepiej ubranych bohaterów w sercu matki. Co tak mi skacze dziwnie płynność? No trudno. Skoro już mamy wszystkie Nora kostiumy, poza tym za 5 koła, to możemy przejść do LEGO City i ty, Aloy, będziesz Splinterem. Idealne na wycieczkę w góry. Prawda? Idealne. Dziękuję bardzo. To był świetny pomysł, żeby to tak ugrać. Ciągle gada przez fokusa. Na pewno jest tu nie bez powodu. O, już się poznaliście z Silence'em. Bardzo fajnie. Idziemy do tablicy ogłoszeń. Żywiołowy entuzjazm, nagroda razy jeden i próba, nagroda 2 złote klocki. Super. To możemy teraz przejść do... Właśnie, bo osiągnięto kamień milowy i na przykład możemy personalizację budynku wykonać. Znak kawiarni. To akurat nie ma kawiarni, ale lepsze to niż toj, prawda? Odblokowano nowe dekoracje i odblokowano nowe ubiory u krawca, więc w ogóle... Tu 14, odblokowano nowe ulepszenia. No nic, trzeba zwiedzić wioskę, żeby zobaczyć, co ja tak naprawdę mogę ulepszać. Strasznie długo robiłam na drutach rękawiczki na podróż w góry, ale okazało się, że... Super, skarby! O matko, ale zarobiłem. Nowe podwórka, prom kosmiczny. Odrobina farby i jaki efekt? Ja to chcę. Okej, zbudowano kolejne podwórko. Już 2 na 5. Więc rewelacja. Będzie za niedługo kolejne zadanie ukończone. I coraz większa ta nasza wioska.
jest coraz lepiej, coraz ładniej i w ogóle pięknie. Kończymy ten odcinek, moi drodzy. I mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z wami w odcinku 10. To by było na tyle. Mały budynek mogę zbudować. Super. I nowe podwórko. Zbudujemy obserwatorium. Świetnie. To by było na tyle, moi drodzy. Wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Trzymajcie się i cześć.